Jedziemy! O, gramy w ogóle sport. Może zagram D5. Spróbuję zagrać D5 i zobaczymy, co nam to przyniesie. W ostatnich Titanach grałem C5 zazwyczaj, a tak to. Ja gram tutaj. C4 A6, goniec A4 B5. To jest wariant, który znam. Okej. Okay. Czego chłop od ręki to robi? To się bije tu chyba. Po biciu jest okej. Okay, tylko nikt tego nie bije nigdy. Ten wariant akurat znam najmniej, no. Chyba tak mogę. Wydaje mi się, że drugim koniem było lepiej, ale to już whatever. Zagram szybko, to pomyśli, że to znam. No nie pomyślał tak ewidentnie. Bicie, goniec D7. I co dalej? Nie wiem, nie wygląda to źle. W sensie... Mój goniec tu będzie koksem, jak wejdzie na tę przekątną. Zastanawia mnie też, czy po tym ruchu ja mogę zbić tu i zagrać tak. Ale raczej nie, bo on ma król F1. Chociaż wtedy jakiś hetman B8, ale nie no, koń C3 i tyle. Chociaż kusi mnie jak cholera, ale nie mogę tego zrobić niestety. Więc zagram tak po prostu. Zagram tu. Fajna, dynamiczna pozycja, tylko... I teraz koń F4 tak z daleka wydawało mi się mądre. Koń F4, D4... Goniec C6, to D5. Bicie, D5. Tu. No ale to dobra, no tak czy siak muszę tak zagrać. Imo. I po D4, może nie goniec C6, tylko wieża tu. I jak to jest materialnie, powinienem mieć pionka mniej, jeśli dobrze liczę. Poko. Zagram tu. Jak tu, to zagram król E7 chyba. Tu. Plan jest taki, żeby wprowadzić wieżę do gry i cofnąć się na F8 królewiczem. Moim zdaniem ma to sens, ale może jestem głupiutki. Bo mój plan jest teraz taki, nie? Idzie się atakować po tej linii. Wydaje mi się, że mądrze to wykminiłem, ale... Ale na 100% nie jestem pewien. Bo to jest pionek mniej, ale kurde... Hetman C6, jakiś skoczek H4, to może być nieprzyjemne dla oponenta. Kwestia tego, czy on nie ma jakiegoś D5, które może być upierdliwe. W ogóle zastanawiam się, ostatnio tak rozumiałem, czy słowo upierdliwe jest jakimś słowem, które jest brzydkie. Czy nie, bo dla mnie nie jest, ale... No muszę, tak? Znaczy muszę, chcę tak. I teraz problem jest taki, że po hetman C6 chyba zawsze jest D5. Coś, co z daleka tego nie widziałem. No dobra. To zagrajmy. Może tu? Przeatakuję. Teraz może tu? Wiążę. Okej, no i tu żeby... Jakoś bym chciał to mądrze zrobić. Może zagram tak. Skoczek E4 to hetman D5, bicie. A, nie mogę tak. Jak zagram tu, to on zagra F3. No to jest coś, co mnie wkurza. Albo w ogóle skoczek E4 zagra, tak czy siak. No dobra, to się cofnę. Przyatakuję, a zejdę stąd. Skoczek A4 z jakiegoś powodu wygląda źle. Tu. No z wielu powodów to wygląda źle, imo. Tu. Bicie tu. Wieża C2. No nie działa tak, jak chciałem. Dobra, to zagram tak. B3 zagrał. To tu? Ty, a teraz jakbym skuł? To będzie dobre. Dobra, git. Trochę przyfarciłem, ale te różne idee, które widziałem, no chyba oddały. Chociaż hetman H7? Kurde no. Ale to by było unlucky, jak to nie zadziała. Ty kurde, a to może nie działać, bo potem jest tutaj. Ale unlucky, naprawdę. Dobra, whatever. Ja jeszcze walczę. Tu. Kurde, no taka fajna partia się wydawała, że będzie. A się chyba okaże, że nie będzie. Może tu?
To kontroluję teraz. Kurde. Nie wiem. Panika. Co jest? Dobra, wygrałem, ale... ale jaja. Ale ta końcówka to była jakaś pajacerka totalna. Patrzcie jaka... nice. I to są piękne partie, drodzy widzowie. I to są piękne partie. Zabawa. Dobra, to był wariant. Konie w 4 tak czułem, że może nie być najlepsze. To wszystko policzyłem. Ale źle po prostu oceniłem. A, w ogóle zagrałem tutaj, żeby nie było D5, a D5 jest najlepszym ruchem, bo koniec atakuje wieżę. Tu, tu i tu? Żeby to pole kontrolować. Nie no, to nie do znalezienia było. Kurde, no zrobiłem brilianta i nie zadziałało. A potem to już pajacerka totalna. Koniec G3 podstawiłem. To bym przegrał, jakby zagrał tutaj. No dobra, zwycięstwo więc. Może troszeczkę kontrowersyjny sposób, ale wygrałem. I znowu gram kolorem czarnym, no kurczę, dlaczego? 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 Co, ten będzie znał? Nie, nie zna. Dobra, zagram normalnie chyba. Dobra, ten skoczek jest tu ciekawy. Jak zrobię tak, to tutaj mogą być kłopoty, ale chyba a może zagram B5 najpierw? B5 trochę mnie osłabia, ale... ale no przynajmniej coś z tym koniem musi zrobić wtedy. Ok, tu. No bić za bardzo nie mogę, się okazuje. Hetman D7. Teraz już będę mógł zbić, chyba. Nie wiem, kurczę, no nie uważam, że ta poza jest jakaś bardzo zła. No z drugiej strony po co mam to bić? No ale jego skoczek tu jest... chociaż on mu może przeszkadzać. Dobra, zagram A6 na spokojnie. Dobra, zbiję w końcu. Nie lubię, jak tak figury na siebie patrzą, więc... no i co tu robić dalej? Właśnie to jest taka poza, w której... dobry szachista... ogra tego słabszego zazwyczaj. Okej, on chce wejść tu, no ale... nadal nie uważam, żeby to był jakiś wielki problem. Może się mylę, ale wydaje mi się, że po czymś takim, jak ja ogólnie jak zagram skoczkiem na F3, to nie będzie jakiś... nie będzie źle, a ja chcę dojść do ruchu C5. Trochę stoję w miejscu, ale... oj. Może jakieś A5, A4? No nie wiem. Może tak zagram? Chodzi o to, drodzy widzowie, że ja chcę zagrać skoczek F, znaczy chcę zagrać C5 i skoczek F, chociaż kurde, no to z hetmanem na D7 też bez sensu. Dobra, wrócę się skoczkiem po prostu. Wrócę się skoczkiem i wtedy będę już mieć przynajmniej jedną sprawę jasną, a mianowicie, że... może jakieś chociaż po goniec za F6 trzeba liczyć tego typu rzeczy. No właśnie, tu na pewno król F8, to nie ma co rozkminiać, żeby zejść z tego. No jego gońce ładnie patrzą, z kolei ja teraz grożę goniec D6. Tu. Spróbujmy. Może w ogóle gońcem bym się tutaj wrócił i ja go zaczął atakować? Czyż... co ty opowiadasz? Nie boję się. Tu. Tu. Po tym ucieczka królem na B7. Tak zrobimy. Tak. Dobra, spróbujmy. Zastanawia mnie, jaka jest ocena tej pozycji, bo kurde, nawet po takiej wymianie ja jestem jakoś do przodu, ale te pionki jak zaczną lecieć...
Może być to problematic a bit. No właśnie, to jest jego plan. I zaraz chyba trzeba się z tym pogodzić, że trzeba uciekać. Tu? Okej, nie mogę tak. Ty, no nie wiem co robić za bardzo. Może tak zagram. Może to być turbo głupie, albo mieć sens. Teraz chcę zbić. O, widzisz, tu chcę wejść. Wszystko widzi chłop, no jak mnie to wkurza, że oni wszystko zawsze muszą widzieć. Frustrujące to jest, no naprawdę. Tu? O kurde, nie widziałem tego. No wygląda jakbym miał przegrać zaraz. Może tak? Ale to nie, no to bez sensu. Kurde, no niekoniecznie było tak bardzo źle, ale... Ale też chyba nigdy nie było dobrze. No i widzicie, czyli tak mi się coś wydaje, że Kramnik miał rację, bo wiecie, mnie ograć trochę sus. Dobra, GG. Kurczę! Kurczę, no ale wydaje mi się, że zagrał mega partię przeciwnik. O! Tu coś było. No co ty opowiadasz? Czyli to było złe, ale domyślam się, że ja ale kurde, koń F6, on daje szacha i co? O kurde, widzę, widzę. Patrzcie, ja mogłem zagrać tu, 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 tu i wtedy bije i jest związanie. A ja po prostu zapomniałem. Ja liczyłem jakieś wieżak G8, a to już sensu jest. Ajajajajaj. Koń F6 tu i tu. A nie? Po biciu jest jakieś wieża D3 losowe. Tu w ogóle jeszcze trzeba tutaj wtrącić. A. I teraz zbić. Bo potem jest hetman D5 i grożę matem. Nie no, szachy są no, szachy są ciężkie. A potem, potem już mnie nie puścił. Potem już było mega ciężko. Cały czas gorsza. Ciekawe, czy to jest kurde gorsza poza dla mnie. Z jakością więcej. O, Dominick Orzech. Znam tego zawodnika. Znaczy nie znam personalnie, ale kojarzę, kojarzę z turniejów. Zagrajmy agresywnie. Chociaż z tego co wiem, pan Dominik, no Dominik, pan Dominik starszy ode mnie, to może pan powinienem mówić. Ale zawodnik ten lubi agresywną grę. Tu. 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 El Wariancik. Tu. Pogoniec B4 się wali to. Ale no, nie znam tego za bardzo. I tu chyba D5. Od razu. D5. Chociaż nie, nie wspieramy. Okej, okay, i to jest bardzo zły ruch, tylko nie pamiętam dlaczego, ale wiem, że tu mam chyba wygraną. Koń B5 od razu? Koń B5, powiedzmy. On bije na F3, ja biję GF. Grozi to. Grozi jakieś D6. No wygląda ładnie. Mogę też zbić zagrać koń D5. Tu, tu. To też spoko wygląda, ale
Ale koń B5 mi się bardziej podoba. Wydaje mi się, że miałem taką pozycję i wydaje mi się, że zagrałem koń B5 i potem okazało się, że tu jest jakiś wariant, gdzie na końcu jest król F8 i to się przeciwnikowi trzyma. Ale no ja teraz tego nie widzę, no to nie będę też pajacował. Ale kurde, no powinno być okej, okay, Imo. Hetman C5. Teraz tak, D6. Ty, a jakbym zagrał hetmana 4? Goniec D7, goniec B4? To tu jest ten szach losowy. Ja odejdę? Nie wiem, po D6 jest chyba to. Jakieś absurdalne rzeczy. No nic, zrobię tak i po goniec D7 zbiję po prostu. Nie jest to chyba najlepsze, co mogę zrobić, ale nic lepszego nie widzę. Niestety. Chyba, że po goniec D7 zagram goniec E3. Czemu ja od razu nie zagrałem goniec E3? Aha, bo tu był szach. O, widzisz. Więc goniec D7, goniec E3. Kurde. Chyba przeciwnik ma problem. Tu? No ja nie widzę dobrego ruchu dla niego. Może coś przeaczam, ale kurczę, no nie widzę. No dobra. Ciekawe. Bo to jest partia typu albo będę mieć procent dokładności miliard. A chwila, a po tym? Ja tu, on tu? No dobra, mam. No nie był to najlepszy ruch. Misklik chyba jakiś, co? No ale nie wiem, wydaje mi się, że... To... No co ty opowiadasz, że to jest gorsza poza dla mnie? Nie no, po tym ja zawsze biję i to jest bronione, to widziałem. Tylko, że tu. I komp mówi, że to jest git. Ja policzyłem, że tu i daję szacha, ale przecież to szach to on mi to bije. No dobra, to nauczmy się tego. Więc po koniec B4, bicie i D5, to jest okej. Okay. A powiedzcie mi po tym? A, po tym jest skoczek B5. Czyli tu, D5, okay. A to można zbić, okej. Okay. A po tym? Koń B5, najlepsze. Tu i co? No nie uwierzycie, jaki tu jest najlepszy ruch. No nie uwierzycie, jaki to jest najlepszy ruch. Ale jaja. Najlepszym ruchem jest A3. Ale jaja. O kurde, bo chcesz zagrać goniec na po A5 powiedzmy? A widzisz, teraz goniec A3. No dobra. Aczkolwiek hetman B1 też jest git. I to chodzi o to samo, o odebranie... A, mega fajne. Natomiast ja zagrałem źle, jak to zazwyczaj bywa. I po tym... Goniec B4 nie działa, bo... No tak, to wygląda absurdalnie. Więc goniec E3... No dobra, to do zapamiętania. Skąd taka pozycja wyszła? Z tego wariantu. Wing Gambit. Zagram sobie białymi, więc nice. Pedro Mazzalli. Ciekawe, bo kurczę trafiłem na chłopa, co ma niższy ranking. I gram 3 z 4 partii czarnymi, no to nieźle. Ale dobra, na spokojnie, Tomeczku, nie narzekaj. Dobra. C3 zagrał. No dobra. Czyli London. To zagrajmy normalnie tego Londona. W ogóle źle to gram. Czy mogę B6? To jest kurczę takie, że... Może tak bym zagrał? Dobra, zagram tak. Tak. Tajemnicą jest to... Znaczy tajemnicą, teraz to już nie będzie tajemnica, ale prawda jest taka, że jak ktoś gra Londona całe życie, to strasznie nie lubi, jak przeciwko niemu się gra Londona, bo to jest takie, że kurczę... No nie czuję się komfortowo. Człowiek. Dobra, mogę to skuć. Mogę to olać. Jak oleję, to będę mieć brzydkie pionki, ale chyba to tak zrobimy. Zrobię tak, jak on chce, to niech bije, przynajmniej mój goniec potencjalnie się otworzy, ja będę mieć C5. Problem jest takowy, iż pionek na E4 jest słaby, ale tak się zastanawiam, co tu robić dalej. Czy ja będę chciał zagrać F5? To jest pytanie, na które trzeba sobie odpowiedzieć, bo F5 co do zasady w takich strukturach jest giga okej, bo wtedy daje nam więcej możliwości.
Z drugiej strony mogę być dość mocno osłabiony. Mogę zagrać C5 i... O C5 wspominałem. Mogę zagrać tak, tak i tak, ale to jest głupiutkie, to nie chcę tak. C5. No dobra, spróbujmy. Jak nastąpi wymiana, no to raczej nie powinienem mieć kłopotów. Mamy słabe pionki, no to chcę się nimi zająć. Jak tylko zrobi roszadę, to ja walę na G3. To jest akurat plus. Gram Londona, więc jest przeciwko niemu w miarę dobre. Akurat, ale przeciwnik zagrał taką dziwną kolejność. W sumie to... Tu? Nie wiem. To... Ja rozumiem, że ma dużo pionków, ale jak ustawię gońca tu... Nie czuję się tu źle. Goniec może na D5. Jak bicie, to spoko. Może zagram zaraz F5 w końcu. No przede wszystkim on musi zareagować teraz. Chyba, że tak zagra. To będzie nieprzyjemne. Chociaż... Dobra, przy mi to maniłem. Jednak to nie był problem. Gram F5 i król na E6 idzie. I właśnie, i czy ja to teraz bym chciał uderzyć? Bo mogę się też cofnąć. Cofnięcie mi się wydaje logiczniejsze. Bo ten jeden pionek, co do zasady, będzie lepiej walczył z tymi trzema niż taki pionek. Mam też minutę więcej. Okej, on chce zagrać ewidentnie tutaj, ale chyba nie może. W żadnym wypadku. Jak zagra tu, to D4 i to będzie złe dla niego. Jak ja podejdę królem na E6, zagram wieża C8. Może kiedyś walnę, ale widzicie, te gońce na siebie tak patrzą, nie? Okej, bo teraz C4 może być. Chociaż ja to zbiję, on to zbije. To może tu zagram. Żeby mu nie pozwolić. Jak on ma jakiś plan, no to staram się przeciwko niemu działać, ale... Fajna poza w tym sensie, że mało liczenia jest i bardziej jest takie rozkminianie nad szachami. Tu C4. Bicie. Ty, ale po C4 może ja mam król E5 wtedy. Dobra, tak zrobimy. Tu to tu. Okej, nie zagrał, tak? Może B5? Żeby to ograniczyć jakoś? Nie wiem, kurde, i ekspansja, no. Ok. Tu. No nic, bijemy. I zagram tu, przyatakuję. Podejdę. O, w sumie tu go wpuściłem, to niedobrze. I znowu. Tu. On ma mało czasu, zaraz może się zacząć gubić. To jest skomplikowana pozycja dość. Widzicie? Pionki lecą. Żeby właśnie nie przypajacować jakoś. Tu? Tu? Dobra, nie wiem, czy to wygram. Ale będę próbował dalej. No to głupio chyba zagrał, tak mi się wydaje. Chciałbym zagrać tu, ale jest ten szach, nie? Wredny. Dobra, mam mini plan. Nie wiem, na ile on jest mądry. Ale chcę zagrać tu. Tu. I teraz zagwozdka jest tego typu, czy ta pozycja po tym jest wygrana. Ja, odpowiedź brzmi moja, nie wiem. A ja teraz to już będę puszował. Tu. Okej, bo on nie zdąża królem, on to źle zrobił. Tu? Nie, no to już przegrał. Wydaje mi się, drodzy widzowie, że byliście świadkami zrykczowania Essy.
No dobra, nice. Nice. Ależ tutaj był grind. 90. O, o proszę, jaki dings tutaj się pojawił. W tej końcówce chyba, co? Po tym ruchu. Przegrana. Ale w jaki sposób, to nie mam pojęcia. Bo ja myślałem, że może tu, ale... A, wieża C8 chyba. Wieża C8 jedyne? Tak. I nie mam tego szachulca. A tutaj, kurde... A ciekawe, że po tym i po tym to jest... A no tak, no dobra. No dobra, no to wygrałem. Także... Noż, kurde, ile razy, dlaczego ja cały czas mam grać z Miłoszem Szparem? O co chodzi? Kolejny raz, no... No i E6 gra. Co mam zagrać? No dobra, zagram to, co grywam. Nie znam tego za dobrze, niestety. Koniem zbił. Patrzyłem na to ostatnio. Ale oczywiście już nie pamiętam, jak się reaguje na to. Tu zagram. To jest, kurczę, drugi chyba tajtet z rzędu, gdzie gram z Miłoszem. Może zagram H4. Ok, spoko. Teraz zagram tu i zrobię roszadę. No właśnie, kurde, tak zrobiłem to i zdałem sobie, że przecież on tak zagra. Ale bez sensu, co ja w ogóle... Widzicie, to są właśnie te głupie ruchy, które ja wykonuję. O, jeszcze G4 i tracę tu. Plus jest taki, że Miłosz ostatnio, drodzy widzowie, przegrał z Dudą w 15 ruchów, także mnie nie będzie bolało, jak przegram z Miłoszem w kilkanaście też. Ale no kurde, nie powinienem grać tak, jak bym nie umiał grać w szachy, bo to też jest tragedia jakaś. Może hetmanem, ale to już bez nadziei, nie? Obaj znamy wynik tego pojedynku z Miłoszem. To no, wypada dokończyć gierę. Nie, no dobra, to już GG. Ale bez sens. Co się... I akurat... Dobra, po tym pobiciu koniem, co tu się robi? Nie, no, roszada była tak głupim ruchem, że to jest żart. Nie, no bez sensu. Na Francuza muszę się czegoś nauczyć, bo... No nie umiem. Ivan Pakiko Rodriguez. No i czy ja chcę Dobra, zagram raz E5 w drugim ruchu. Niech tak będzie. I to jest już niedobre dla przeciwnika. Chyba dlatego, że mogę to zbić. Zagrać tak. No to przeszło do czegoś innego, co nie jest optymalne. Zobaczymy, czy polski CM better, czy Spanish CM better. No dobra, konia dobrze wyprowadzić. Zagram tu. Po tej poprzedniej partii jestem taki... Nie lubię grać na Miłosza, bo Miłosz jest po prostu ode mnie lepszy. Myślę, że w każdym aspekcie grania Miłosz jest ode mnie lepszy. No dobra. Pionek słaby. Będziemy go próbować atakować. No i teraz, czy ja bardziej chcę zagrać tu, czy bardziej chcę zagrać tu? Bo teoretycznie, nie wiem, szczerze, to nie podoba mi się to, co zrobił. Ja bym to skuł od razu, ale... Ale jeszcze tego nie zrobię. Zagram tak, on zagra Hetman D2. Ja zagram... O. No dobra. Zagram tu. H3 tu. Bierze D8. No ten pionek jest po prostu słaby. Więc cała moja gierka będzie polegała na tym, że ja będę atakował tego pionka. Będę musiał dokładnie policzyć, kiedy go mogę zbić, a kiedy nie. Czy ja na przykład teraz nie... Tu... Tu, 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 Hetman D3, tu. Wydaje mi się, że mogę. Bicie, bicie, bicie. Jak on zbije tu, to ja biję. On bije,
Ja biję, on bije, ja biję. Jeszcze. Dobra! Niech. Ty, a ty? Nie wiem, nie wiem. To zrobiłem na czutkę. Zrobiłem to na czutkę. Ale tak. Czuć, jakby można było to skuć. W ogóle gramy ze streamerem. Wydaje mi się, że to działa. Okej, okay, i teraz tak. Bicie. On bije tu, ja biję tu. No muszę tak, to zrozum. Nie ma co chyba kombinować za bardzo. Tu. I po Hetman D3, no bo rozumiem, że bić nie może, bo ja biję, nie? I po tym leci tu. Bardzo dużo takiej presji. Po tym... Minimum to jest... Inaczej, minimum to jest C5. I po prostu... Nie no, C5 w ogóle jest bardzo spoko ruchem, imo. A mogę też myśleć o biciu. Bicie... Bicie... No ale wtedy na siódemkę wejdzie. No dobra, to mnie trochę kusi, ale to chyba nie... Dobra, C5. Tak jak mówiłem. Wieża C1, a po wieża C1 może wtedy mogę? Nie, bo i tak jest związanie. To jest jeden ruch. Może Hetman E4? Albo cokolwiek w sumie. Może Hetman E5? W sumie Hetman E5 mi się podoba. Po biciu zbije. Wieża E1, to nawet mogę to zbić. Prawdopodobnie to musi być wygrana. Wydaje mi się, że on musi bić. No i to jest po prostu pionek więcej. Wydaje mi się, że to działało. Po prostu. Więc spoko. I to jest taka stabilna pozycja. Ja takie pozycje całkiem lubię. Bo tak w sumie macie takiego pionucha więcej i chillujecie. Hetman D3 pewnie zagra. Wieża D3 nawet. A mogę tak? Po tym bicie, bicie wieża D1. Bicie tu, tu. Dobra, no to jest takie sus. Troszkę. Mogę zagrać tak. To mi niewiele daje. Może po prostu G6 zagram. Żeby nie było bakranków jakichś losowych. No dobra, i teraz plus jest taki, że chyba wszystko, totalnie wszystko mi się broni. To mi się broni, to mi się broni. Teraz mogę proponować wymianki. Hops. Tu. Tu. Hetman C4. Tu zagram, żeby safe było. No kurde, jak to zrobić? Dobra, zagram losowy ruch, że niby wiem, o co chodzi. Tak naprawdę nie mam zielonego pojęcia. No dobra, jak tu progresować, kurcze? Może tu? Tu. On ma mało czasu. Wydaje mi się, że ja to w ogóle mogę właśnie czasowo jakoś wygrać losowo. Ale może nie. Tu. Ok. No dobra. To teraz powinno być super. Tu. Tu, dobra. Uff. Kurczę, no taka... Taka partia w sumie luz. W sumie luzik. 90%, no tak... Dusiłem, dusiłem i wydusiłem, ale kurde, w pewnym momencie... W pewnym momencie... Znaczy, okej, okay, cały czas czułem, że jest git, ale... Nie miałem za bardzo pomysłu. A! Nie, okej, okay, skoczek D4 było spoko. No i tu takie duszenie, duszenie.
No H5 to było bez sensu. H5 było bez sensu. O, tak zachodziliśmy. To było takie. Tu co chwilę go pokazuje, że to jakieś blundery były, ale... Okej, no. Właśnie wejście od boku, okej. Komp chciał wcześniej tak zrobić, wiecie? Bo jak wszedłem od boku, to już było git. Nie była to najciekawsza partia do oglądania, ale jest jak jest. Dobra, gramy z panem z Indii. 2800. No i zobaczymy. No tak, no oglądanie takich partii typu wieża na pionek na pionka i jeszcze chłop nie będzie... Brama francuska. No co, here we go again. Raz przegrałem, to za drugim razem nie mogę chyba tak szybko przegrać znowu, nie? No nie mówcie, że zagra G5. Dobra, nie zagrał, choć tyle. No dobra, może tu i tu? Tu, tu? Chcę to pole kontrolować. W takich strukturach się chce to robić. Jego goniec to jest zdechlak, tylko no problem jest taki, że kurczę, nie zawsze jest jak to wykorzystać. No ja gram tu, oczywiście zgodnie z planem. I jak zagra goniec B7, to mogę o tym pomyśleć. Ewentualnie w ogóle o biciu, biciu i koń D4. Też jest interesting. Dobra, to mi się chyba nawet bardziej podoba. Bo te konie dwa, no jedno jest silne pole, nie? Więc... Oczywiście bić tego raczej nie chcę. Queen G4 wygląda jak fajny ruch. Taki atakujący. Wieża E3, wieża G3. No dobra, podoba to się mi. Bo tu w ogóle ruchy typu goniec H6 mogą zaraz się pojawić. Może od razu nawet. Goniec H6, bicie i wieża H3 i chłop przegrywa. Więc on musi zareagować, ale w jaki sposób, to tak szczerze nie do końca widzę. Może bicie na D3. No, nywy, nywy. Co on na to chce zagrać? Z groźbą bicia. Nie wiem, chętnie się dowiem. W ten sposób. Okej, no to tego nie widziałem. Nadal wygląda to ładnie, ale... Nie wiem, czy jest jakiś konkret. Ja go nie widzę. A czasu może zacząć brakować zaraz. Tu. Grozi bicie, bicie i tu. To też wygrywa chyba. Jak tu, to goniec G5 i wygrywam. Groźba jest takowa, po G5 po prostu bije, po tym ruchu też powinno wygrywać. No dobra, zobaczmy, co parę tu ugotuje. I czy teraz mogę to walnąć po prostu. Bicie, tu, 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 wygrana. Tutaj grozi bicie i tu. Trochę się boję, że się podpalam, ale... No co mogę powiedzieć? Nie widzę dobrego ruchu dla niego. Po tym, tu, tu, to jest mat. Taki ruszek miał. Się okazało. No nie, no to już przegrałem w takim razie chyba. Ale dobra, dopóki walczy, trzeba trzymać... Co ja robię, Tomeczku, Tomeczku, co ty robisz? Czemu ty taki jesteś? Tu lub tu chcę wejść. Ciężko jest się podnieść po takim czymś, jak przeaczacie ruch po prostu. Cholerne szachy, no widzicie. Jeszcze wieża E1 bym chciał zagrać w którymś momencie. Nie wiem, czy to nie będzie za wolne. Ja tu chyba muszę atakować, ale... Dobra, zagrajmy tak. Tu.
Mogę zagrać tak. Dobra, spróbujmy. To nie działa raczej. I to z kilku powodów. Kurczę. Nie no, chłop był tak duszony. Pewnie się okaże jeszcze, że komp mi powie, że w ogóle nie był, ale... Tak też może być. Jeszcze czasu mi brakło. No przegrana była, ale mogłem spróbować jeszcze walczyć. Kurczę, no ciekawe. Ciekawe, czy miałem wygraną. Mam nadzieję, że tak. Znaczy, nie wiem, czy... No właśnie, nie no, chłop... Było odbić po prostu. No dobra, ja po prostu... No nie widziałem tego. Król H7. Jeśli może... No... Myślałem, że mat. Ja bym... Czemu nie biłem gońca skoczkiem, tylko się cofnąłem? W sensie kiedy? Że tu? Czemu tego nie biłem? No bo jak on odbija, no to co mi to dało? Tak, kurde, jeszcze czułem szansę pod koniec. Niezbyt pewno. No dobra, whatever. Wcześniej? W sensie tu? No ja zawsze mogłem to bić, no ale... No ale co by mi to dawało? Ile punktów dzisiaj? Na razie 4 z 7. No dobrze by było 8 partię wygrać, żeby nie mieć takiego standardowego 4 z 8. No ale wiadomo jak to jest. 4 z 7. Mega. Mega poza. To jest akurat częste, że jak przegrywam jakąś giereczkę, to jest standardowe, nie? Przegrywasz gierkę, to w następnej gościu ci gra partię angielską. I ci się już odechciewa w ogóle grać w szachy w życiu. Nie wiem, grać tak? Czy grać? Nie, no dobra, zagram na spokojnie, nie mogę poddymiać. Może jeszcze hetmany wymieni, nie? Partia angielska. No kto to wymyślił? I po co to zostało wymyślone? Nie mam zielonego pojęcia. Jakbym miał zbanować jeden debiut w szachach, że jest nielegalny do grania, to nie zastanawiał ani sekundy bym się nie zastanawiał. Ani pół sekundy bym się nie zastanawiał. Po prostu nie istniałoby to. To jest miliard razy gorsze niż London. On musi F3 chyba. Mogę to zbić jakbym chciał. Ale on zbije tu. Ja tu. Tu. Nie podoba mi się. Tutaj F3 goniec H3. Dobra. Będzie ok. Tu. Tu. I będę atakował. Drodzy widzowie, jeżeli miałbym wybrać jedną rzecz, która przyjdzie dobra z mojego streamowania i nagrywania na YouTube'a, to jest to, że jakiś młody fan gry w szachy obejrzy parę moich filmów i stwierdzi, że nigdy w życiu nie zagra partii angielskiej. Jak tak się stanie, to będę spełnionym człowiekiem. Tu. Jak bicie, to on już na maty musi uważać powoli. Tu. Tutaj? No nie wiem, moim zdaniem ja tu stoję dobrze. Teraz to już nawet bardzo dobrze, bo oczywiście ku zaskoczeniu wszystkich, ktoś kto gra C4 nie widzi taktyk jednoruchowych. No dobra, nice. Nie wiem, ja nie powinienem być niemiły, ale granie C4 za to powinny być kary. No, ale to już,
No taka partia totalnie bez historii. 92% dokładności, chłop podstawił, wygrałem, dobrze, że się poddał. Ale drodzy widzowie, dlatego nie grajcie C4. Nigdy w życiu nie grajcie C4 i będziecie bardziej szczęśliwymi ludźmi niż ten. Dobra, czyli 5 z 8. Dawid Gawrilescu. Właśnie to jest dziwne, że kurczę, mając 5 z 8, nagle zaczynam trafiać na 2800 chłopów. Ale ok. Nie, mój rekord to jest 8. Nie lubię tego ustawiania mega. Nie wiem, zbiję? Dziwnie to wygląda, jak gra przeciwnik. Mogę zagrać tu? On zagra goniec E6, ja zagram koniec 4. No nie, no to w sumie bez sensu. Trochę nie mam pomysłu, co tu robić dalej. Ten pionek jest słaby. Może jakieś koniec 4 bym chciał przeprowadzić tutaj. A zrobię to teraz. W sumie niczym mu nie grożę, ale może jak gońca ustawię na B2. No poprawiam figury po prostu. No. Znowu to związanie może być niefajne. Mogę zagrać tak? Tu, tu. Jest to trochę ryzykowne, ale chyba jest ok. Bo po biciu gram tu. Jak on na przykład tu. Może to nie działa, może tu w ogóle mam przegrywkę. Nie wiem, nie wiem. Może właśnie podstawiłem gierkę całą. Mój plan był taki, żeby na to zagrać tak. On to zbije gońcem. No nadal nie jest to przyjemne. Bo ja nie mam jak się... Jak zagram wieża E3. Potem hetman D2 jakoś. Nadal nie jestem zadowolony z tej pozycji. To tak dość mocno, ale... Okej, on tu presja. Koń C5, tutaj, 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 tutaj. Ty, a może? Jakbym zagrał tu, on tu, ja tu. On musi bić, ja biję. Jestem bez figury, ale wisi to i wisi to. Problem jest taki, że potem on ma to. Chociaż ja mam wtedy to. Chociaż on ma to, ale... Nie, no dobra. Tu, tu. No nic tu nie działa, ja nie wiem, jaki mam ruch wykonać. Po prostu. Chyba tak zagram. Żeby się uwolnić. Po prostu gram bez pionka. Nie miałem zielonego pojęcia. Co ja mogę zrobić w takiej pozycji? Znowu taka dołująca partia. Ale bez sensu. Nie wiem, nawet nie wiem, co mam powiedzieć tutaj. Taka... Tu. No nic mi to nie daje, co robię. No ale jestem bez figury, to ciężko, żeby cokolwiek mi tu coś dawało. Se stały. To nie jest kwestia czasu, to jest kwestia tego, że gram jak kretyn. No i ma mata w jednym ruchu i będzie czekał. No co, on cieszy się, bo może dać mata. Nie wiem, bez sensu. Nie wiem, no... A. Dobra, trzeba się odbić. Trzeba dwie wygrać. WFM z Uzbekistanu. Się jakoś tak gra. Z jakiegoś powodu tu się czeka z wyprowadza... No dobra, gońcem chyba zbije. Wygląda logicznie.
Okej, okay, tu jak e5 to mam jakieś ruchy, a po tym goniec c7, e5, bicie. Nie wiem, tu i goniec f3 mnie niepokoi. Może wtedy b4? Bicie. Dobra, okej, okay, zagrajmy tak. Wydaje mi się, że ma to sens, bo jak tym gońcem sobie wyjdę, jak go zwiążę, to tutaj jakieś pionki mogą polecieć. Po e5 teraz chyba mam po prostu bicie. Po tym. Teraz e5 to mam skoczek e4 lub skoczek d5. Taki ruch znalazła. Interesting. No dobra, A5 może. Zagrajmy. Roszada, tylko zawsze to E5 przeklęte. Może tak zagram? Dobra, zagrajmy tak. A to nie panuje nad tą pozycją. Zupełnie. Może ona jest dla mnie ok, może nie jest. No E5 jest na pewno kluczowy tutaj. E5. Bicie. Bicie. Tu. To by było spoko. Okej, no to jest ruch typu dziwny. Pół sekundy go nie brałem pod uwagę. Mogę zagrać tak. W sumie. Tu wieża D1. A po co? W sumie. Dobra, cofnę się. Powtórzymy raz. I zrobię roszadę. Teraz E5 to znowu chyba mogę zbić. Chociaż wtedy bicie. Okej, może przypajacowałem trochę. A nie! Co ja gadam? Chwila. Jak zbiję, to mam taki ruch. Tu w ogóle to ja jestem chyba bardzo dużym gitem. Nie wiem, czy to nie jest jakoś blisko wygranej dla mnie. Dobra, to przesada, ale... Bo ona król H1 ma po prostu. Ale jest to dokładny ruch, który musi wykonać. Wykonała. Mogę to zbić. Mogę zagrać wieża B. Dobra, zagrajmy tak. Wydaje mi się, że teraz to już jest spoko. Goniec C1 to gram goniec C5 i tam jakieś nieprzyjemne rzeczy będą mieć miejsce. Po goniec G1... A co, jak skuję? Nywy. No to się dowiem. Ten sk... A to z szachem jest. No nic mądrzejszego niż oddanie jakości tu nie wymyślę, no niestety. Tradycyjnie. A tak dobrze się zaczął ten turniej. Było 5 z 8. No ale to musiało widocznie. Dobra, zagram tak, na zamieszki. No giga zamieszki zrobiłem. Tu. Plan jest taki, że zagram tak. No dobra, wejdę gońcem. Ten goniec tu stoi lepiej niż tu, więc spoko. To nie może być zły ruch. Szczerze to zaczyna mi się ta poza może nie podobać, ale... Ale nie hejtuję jej. Jakoś super mocno aktualnie. Dalej jest przegrana, ale... Teraz jest bicie to. Tu. No dobra. Powtórzę raz. Jak tu, to bije. Nie mogę puszować przecież. Może tak? O kurde, przecież tu mi wisi. Tu? Coś czuję, że zaraz coś tu się dziwnego zadzieje w tej partii. Szach. Dobra. Ok. Tu. Na mata. Nie! Co ja zrobiłem? Przecież to jest. Tak, czułem, że coś dziwnego zrobię.
Czyżby pułapka wyszła? Wyszła. Ale jaja. Wygram to. Obrzydliwa partia, ale zadziałało to na końcu. No kurde. No ja tam miałem wygraną wcześniej na 1000000%, na 1000000000000%. Tylko u mnie ten... O, widzicie. No i co? Aha, F6. No podstawiłem. Tu był bezsens totalny i tu jest wygrana poza. Na miliard sposobów prawdopodobnie. A wybrałem taki, co przegrywa. Okej, ale w sumie to nie musiała być przegrana nawet. Tu zagrałem na pułapkę. Dobra, no i przynajmniej tyle. Dobrze by było chociaż jedną partię z takim lepszym wygrać. No ale co, może tu znowu A6 zagrasz? E6, tego też. I teraz pewnie A6 pójdzie, bo grają mi to, czego ja nie znam. Albo to, też tego nie znam. Nie wiem. Jeden ruch miałeś, gościu. No właśnie, kurczę. I ludzie nie wchodzą w te główne warianty, a ja tych innych nie znam niestety. Prowadzę gońca, no to też nie musi być zły ruch. Nie może być zły ruch. Tu. Problem jest taki, że nie mogę zrobić roszady. Ale on też nie stoi jakoś super normalnie, więc... Tak zrobię. Oddam tego pionka. Żeby zrobić roszadę. Tu. Tu. No dotąd doliczyłem i oceniałem, że jest ok. Aczkolwiek ile w tym prawdy, no to wiadomo jak to jest. F5 wygląda zdrowo, ruchowo. To nie można bić, bo to... No tu kurczę, to tak wygląda fajnie dla mnie. Za cenę jednego pionka? Możliwości różnorakie się pojawiają. A ja na D7 zawsze mogę zbić, jak będę chciał. Tu. Ha. Zagwózdka. Chyba zagram tak. Ta wieża mi się może tu przydać mocno. A teraz już na D7 będę mógł bić. Dziękuję bardzo za słowa. Nie wyświetliło się, ale... Okej, no ale tu nic nie podstawiam? No chyba nie. Bo nie ma jakiegoś mądrego odejścia. Jak zbiję mi tego pionka, no to myślałem, że co najmniej mogę zbić tu. No nie wiem, to tak zagram. Dobra, muszę tak jednak, bo groziło bicie. Tak po biciu mam konie F1, to też jest takie sus, ale... Ale chyba działa, a teraz jakieś wieża E1 to może być problem dla oponenta. Bo po tym bije i on po tym mam cofkę. Szach. Tu. Związanie. Teraz taki ruch znowu może być kłopotliwy dla niego, ale nie musi znowu. Ale taki ruch może być. Albo taki ruch. Tu. Albo tu. Nie wiem, dobra, gram tu. No nie, to nie działa. A to? Też nie działa.
Nie wierzę, że te wszystkie ruchy kuszące nie działają. To mi wisi. Tu. No nie mogłem się doliczyć, żeby coś tu działało. Tu? No to teraz działa. Nie działa! Co ja zrobiłem? Tu? Kurde, no taka pozycja typu ciekawa. Ale chyba po prostu przegrana? No co tu się dzieje? To teraz już na pewno przegrana. No i co? I silnik powie, że wygrana była na miliard sposobów? Dobra, nawet nie chcę tego kończyć. No dobra, zobaczmy. Ale czuję, że było dobrze, tylko no wykończenie tak działa, jak działa. Okej, no przez chwilę tylko, ale... Ale tyle rzeczy tutaj wyglądało, że wisi. Hetman D4 to gonię CF6. Jak zagram tutaj, to zbiję. Jak zbiję tutaj, no masakra jakaś. No nie wiem, Hetman C1 losowo, jedyny... Aha, no dobra, bo tu i tu. No ale nie jest to ruch, który bierzecie pod uwagę. A, i jeszcze w ogóle jako broni, to oczywiście trzeba widzieć, że tu, bo w innym przypadku jest nawet nie ma lepszej pozycji. Że nada. A ja po prostu zapomniałem, że to broni tego, obie. Nie no, 90% dokładności chyba w takiej pozie robi, no naprawdę, to jest... No nic. 6 punktów, klasycznie. Bez sensu. Z jakim rankingiem startowałem? Chyba z gorszym. Znaczy chyba z lepszym, chyba straciłem tutaj. Nie. 2600... 30 coś. No dobra, no spoko. Nie był to zły turniej, ale był bardzo taki wchodzący na psychę.